końcu po 4 dniach podróży dotarliśmy do Ulan-Ude. Jest godzina 4 w nocy. Czekamy, aż rodzice Leny się obudzą i wówczas pojedziemy do ich domu. Finally, after 4 days on the train, we got to Ulan-Ude. We are waiting until 7 or 8 o'clock. Lena's parents will wake up and then we will go to their home. We didn't want to wake them up in the middle of the night. Nie jesteś taki boski. W godzinie 4 nad ranem Boski Łazowski nie jest taki boski. A się okazuje, w Moskwie bomba podłożyli. No właśnie chyba podłożyli, no jakąś bombę. Pistolet, jakiś gangi. Naprawdę. No to. Ala. Świat nie zna ciebie za dobrze, o tym czwartym nad ranem. Całkiem niezła stacja, cała wyłożona w marmurach. Gdzie nie spojrzeć, same marmury. Jesteśmy tysiące kilometrów od Polski i muszę przyznać, że nie mamy takich fajnych automatów na naszych polskich stacjach kolejowych, w związku z czym to my jesteśmy zacofani. Prawda? Powiedz jeszcze, że jest 4, o wpół do 5 rano. Jest godzina 4:30, dworzec w Ulan-Ude. Otwarty, informacja, kasa, wszystko działa, nie śmierdzi. Jest nie czysto. Ma bezdomnych. Nie nic. Ma bezdomnych, dokładnie. Staramy się zarejestrować teraz w Ulan-Ude. Zajmuje to już nam 2 godziny. Jesteśmy w ogóle totalnie zszokowani i zdegustowani, ponieważ wróciliśmy tam, byliśmy już tam 2 razy, staliśmy w zaduchu, w ogóle tam klima nie działa. I co jeszcze?
teraz pan nam powiedział, kiedy staliśmy tam po raz trzeci, że musimy wrócić na pocztę, wziąć pieczątkę na poczcie i jeszcze raz do nich wrócić. To przypomina czasy komuny w Polsce. Teraz wszyscy ładują się do samochodu, muszą pojechać na pocztę, muszą zdobyć tylko jedną pieczątkę. Potem jak zdobędą tę pieczątkę, musimy wrócić z powrotem do tego urzędu emigracyjnego. Pewnie tylko po to, żeby pan nam powiedział, że sorry, ale jest już godzina 6, w związku z czym idę do domu. Jesteśmy przed urzędem emigracyjnym w Łanudę. Od 2 godzin staramy się zarejestrować w Rosji. No ale byliśmy już tam 2 razy, teraz z kolei nie mieliśmy pieczątki w naszych dokumentach, w związku z czym rodzice Leny z dziewczynami pojechali do urzędu pocztowego tylko po to, żeby zdobyć te pieczątki. Potem będziemy musieli tutaj z powrotem wrócić, stać w tej kolejce, znowu stać w tym zaduchu. I miejmy nadzieję, że tym razem pan nam nie powie nic nowego, albo coś w tym stylu, że sorry, ale jest godzina 6 i już idę do domu. Biurokracja znacznie przewyższa biurokrację polską, ale mamy coś wspólnego z nimi. No, mniej więcej tak przypomina Polskę. Czyli trzeci świat. W Polsce, żeby zapłacić, kupić podatek za samochód, też trzeba spędzić się w jednym urzędzie. Dokładnie, i trzeba też ster papierów wypełniać. To mniej więcej jest tak samo jak i w Rosji. Pod tym względem jesteśmy podobni. Czyli czujemy się jak u siebie w domu. No, dokładnie. Chociaż to jest dobre. Okay, now in English, we are in Ulan-Ude. We are in the immigration office in this city. We are trying to register our arrival. It has taken us 2 hours already and we still haven't been successful. And now Lena's parents went to the nearest post office to get a stamp. And hopefully when they come back, we'll not have to... Anyway, when they come back, we'll have to go back to the office. And hopefully we will not hear this time that it's already 6 o'clock and the office is going to be closed. Bureaucracy in Russia is still as big as in Poland. So these countries on this matter are quite similar. W Rosji, jak widać, miesza się stare z nowym. W Łanudę tylko bezdomni kryminaliści siedzą na ulicach. No i my jesteśmy kryminaliści. Dobra, idę. Kiedy wrócę, zrobię film cały. Tak, dawaj. Jak mój to. No, na YouTube'a. No i tam muka. Nie, już weź. Szczykło. Kulinarne podróże z Adventure Hunters. Tym razem pierogi ruskie w Rosji. Z jajkiem i z ryżem. Herbata nalie? No co? Jak nijakie w Polsce pierogi? Nie, z ryżem. Inne. Nie, tak, nie? No, bardzo dobre. Dobre bardzo. No, u nas w Sibirii tak, nie wiem. To są ruskie pierogi. To ruskie pierogi. To. Też nie ruskie, a сибирские. Wow. Сибирия, да. Русские. В Сибири, вот в Бурятии, нема русских. Мы все полукровки, то есть... Бурятские такие. Например, у Геннадий, отец, это польские корни. Мама, матка, она полубурятка. Ну, то есть, вот так вот. Мы здесь все помеси, помеси. Мы только говорим на русском, а... Славянская-то у нас это, помеси всем, помеси. Мешанка. Да, мешанки. Так, мешанки. Ала się zajada. Ты что, jestem głodna? Jest szczęśliwa jak nigdy wcześniej. Dużo ich miałam. No co ty? Agata, tu idziesz? Pyszotka. A tam się Boski Łazowski relaksuje. Ехал
z jarmarki, ухрь купец, ухрь купец, удалой молодец, ехал в деревню коней напоить, своею гурьбою народ удивить. В красной рубахе красив и румян, вышел на улицу весел и пьян. Ай-ри-ра-рай-рай, эх, тан-ля-ля, вышел на улицу весел и пьян. Старых и малых он поит вином, пей, пропивай, пропьем, наживем. Красные девушки морщатся, пьют, пляшут, гуляют и песни поют. Razem to z irlandzkim piwem 6 tysięcy kilometrów od domu. 6 tysięcy kilometrów od domu, 8 tysięcy kilometrów od... 8 tysięcy kilometrów od Irlandii. Pijemy Guinnessa. We are 8,000 kilometers away from Dublin and we are drinking Guinness and Jameson. Stoj, nie paluj, doczku moją nie pozori, nie celuję. Старик, в чем дело смекну, тихо старуху ногою топну. Старых и малых он поит вином, пей, пропивай, пропьем, наживем. Красные девушки морщатся, пьют, пляшут, гуляют и песни поют. O godzinie 11 w Łanuda. Mój dziewczynki, kupiec przystaje, mali celuje za ruczkę w bilecie. A dziewki na mater starownej była i z takoju речью купцу подошла. Стой ты, купец, стой и не палуй, дочку мою не позори, не целуй. Lena, to specjalnie dla ciebie. Specially for... jak jest dla ciebie? Dla tibia. Tak. Krótka ekskursja po Ułanudę. Z twoim tato. To nowy stadion. To nowy stadion. Tak. Trój. Lena, twój tata jeździ jak pirat drogowy.